działają od ponad 20 lat, udzielają się społecznie i kulturalnie, mają różne pasje, zawody i zainteresowania. Łączy ich miłość do muzyki. Wczorajszy koncert był tej miłości najlepszym wyrazem. Fundacja Eduarda z Radlina formalnie działa od 5 lat. Nieformalnie jej członkowie działają już od ponad 2 dekad. Ten koncert to tylko jeden z aspektów ich działalności. Organizujemy koncerty, różne spotkania, takie artystyczne spotkania z ciekawymi ludźmi. Prowadzimy również zajęcia dla dzieci z Lego, matematyczne, klocki Lego, Lego Story. Sami tworzymy, sami też gramy. Prowadzimy również zajęcia muzyczne i chcemy tą działalność poszerzyć. Także myślę, że nazwa Eduarda bardzo dużo mówi. Taka edukacja poprzez sztukę, poprzez kulturę. To się staramy robić tak na co dzień. Na jednej scenie oprócz członków fundacji wystąpił chór Słowackiego, orkiestra Denta Marcel, Schola Biertutowskiej Parafii, Grupa Przyjaciół i nie tylko oraz Agnieszka Musiał, gość specjalny. W zasadzie wszystkie takie wokalne grupy, które działają na terenie Radlina. Utwory to są te tradycyjne, które są wykonywane w kościołach w trakcie mszy, ale nie tylko. Również piosenki bardziej takie nowe, z pogranicza takiej współczesnej muzyki chrześcijańskiej, trochę mniej współczesnej muzyki chrześcijańskiej. Jednak skupiamy się bardziej na tych utworach takich tradycyjnych, ale w niecodziennych aranżacjach. Sięgamy po takie tradycyjne wielkanocne pieśni w większości i ubieramy je tak jakby w nowy strój, tak, w nowe brzmienie. Koncert przyciągnął tłumy, w sali brakowało miejsc siedzących, a to dowód na to, że koncert będący elementem projektu Radlińska Moc Sztuki rzeczywiście miał moc.